winna, ona czemu winna, pocałować to powinna, ona temu winna, ona temu winna, pocałować go powinna. Zgadzam się tylko w policzek. On jest temu winien, on jest temu winien, pocałować ją powinien. On jest temu winien, on jest temu winien, pocałować ją powinien. Zgadzam się tylko w czółko. Proszę, proszę. No, panie, to chyba tak jakby mamy z głowy tę misję. Tak ci się tylko wydaje. Z babami nigdy nic nie wiadomo. A, tu jesteś. Pamiętasz, co mi wczoraj obiecałeś? Tak, pamiętam. Żadnych jabłek nie jem, nie zrywam, nie podglądam, nie pożądam. To było 100 lat temu. Wczoraj obiecałeś mi spacer po rajskich butikach. Ja nie mam co na ciebie włożyć. Jak ja wyglądam? Same starocie sprzed 100 lat. No rusz się wreszcie. Twoje małpy wyglądają lepiej ode mnie. A ty pamiętasz, co mi wczoraj obiecałaś? Że nie będziesz mnie kusić. To dla kogoś tak stroisz? Przecież tutaj nikogo nie ma. A może dla węża? A paparazzi z piekła i z nieba? Przecież ja jestem u nich cały czas na wizji. Pewnie i filmiki kręcą dla hecy. Żeby tak swoją jedyną żonę zaniedbywać. A wąż dawno już nie był. A jednak był. A namawiał? Namawiał. I co? I nic, powiedziałam, że głowa mnie boli. No chłopaki, do roboty. Nie będzie tak łatwo z tą Ewą. Trzeba jej coś obiecać, żeby dało się skusić. No, rzucajcie pomysły. Wyślemy konsultanta firmy kosmetycznej, akwizytora ściuchami i już. Ona o więcej niczym nie gada. Nic nie gada, ale może o czymś myśleć. Jak to kobieta? Tam, ciuchy i kosmetyki wystarczą. Obyście mieli rację, bo się nam kończy już kontrakt z niebem na to kuszenie. Trzęsie ziemia drży. Daj mi tę noc, tę jedną noc. Daj mi tę noc, tę jedną noc. Polski mam wykonać plan, abyś chciała jabłko zjeść. Jak to zrobić, nie wiem sam, lecz nadzieja szczę. Piękna, mam coś dla ciebie, żebyś była jeszcze piękniejsza, bardziej uwodzicielska. Boże, co ja mówię? Bardziej anielska. A do tego nowa kolekcja wiosenno-letnia. Spójrz, jakie trendy teraz na czasie, bo te twoje felbanki to żenada. Masz coś do mojej felbanek? Nie, mogą być.
A do tego jabłuszko gratis. Spójrz, piękne, jakie rumiane i soczyste. Sok rozpływa się po wargach, roztacza południowy zapach i jest taki gorący, taki upojny, aż wstyd nie skosztować. Ukryć chociaż raz i daj spróbować, Adamowi. Widzę, wężyku, że dzisiaj się lepiej przygotowałeś, ale myślisz, że jak włożysz marynarę i krawacik, to już się nie poznam. Ja już wiem, o co wam wszystkim chodzi. Prezenty może zostawić. Co do jabłka, to się jeszcze zastanowię. Po co mamy wciągać to mojego męża? On taki zajęty. Możemy tę słodycz spróbować we dwoje. Ale nie tu. Widzisz, tu jest taki monitoring, jakby te jabłka były nie wiem jakim skarbem. No przecież wszyscy wiemy, czym to się skończy. Niestety. No i nie możesz się chronić szefowi, ani tej całej reszcie, nie? Bo się zaraz tu zlecą. No to co proponujesz? No, nie wiem, na co cię stać. Ale wyobrażam sobie taki mały wypad, nie mam jachtem na piękną, gorącą wyspę. Albo zakupy w Paryżu i te paryskie zakamarki dla zakochanych, albo... No, nie podniecaj się tak, no bo jachtu nie mam. Ale na ten Paryż to mogę zrobić jakiś przekręt. Ale ta twoja Ewa to porządniejsza. Lodówka pusta, gary brudne, w ogóle nie sprząta. A pamiętacie, jaki tu kiedyś był raj? Dobrze, Adasiu, że chociaż my tu wpadamy czasem, jak ona gdzieś się włóczy. Połóż się, odpocznij. Należy ci się po takiej nocy. My skoczymy po banany. Szlajałaś tyle dni. Nie szlajałam się, kochanie. Byłam w Paryżu na zakupach. Tobie też przywiozłam parę prezencików. Czekaj. Tu masz coś takiego słodkiego. O, trzymaj. O, tu masz coś ciekawego.
I tutaj coś jeszcze lepszego. To wszystko dla ciebie, żebyś nie musiał ciągle chlać tej wody piekielnej albo tych małpich jabłcochów. A wąż z tobą był? Był, to on sponsorował wycieczkę. Za moją kasę poleciała do Paryża. Jak był, to pewnie namawiał. Namawiał. I co? I nic, przecież głowa mnie cały czas bolała, tak? Adamie, ty jesteś zazdrosny. To coś nowego. A tam zaraz zazdrosny. Ktoś musi dbać o wspólny interes. A co masz w tych bagażach? Ciuszki, ciuchy i kracie. I po co ci to wszystko? Gdzie ty to włożysz? I tak całe życie goła latasz. Przed wężem. To wie, mój kochany, kto wie, kiedy mi się to przyda. Podobno na ziemi będziemy klepać biedę, bo przecież ty nic nie umiesz robić. Z czego my tam będziemy żyć? Więc pozwól, że sama o siebie zadbam, a ty piluj swoich mał. Im to przynajmniej futra nie muszę kupować. No, Ojcze Niebieski, niedobrze. Powiem ci, oni w ogóle się tą naszą rajską jabłonią nie przejmują. A czemu ty się tak troszczysz o to? Już ja wiem, co ci chodzi po głowie. Sam nie możesz, to chociaż chciałbyś innych podglądać. Kiedyś to się będzie nazywało pornografią. Nie ciesz się. Nieważne. Ewa ciągle gdzieś lata, imprezuje poza rajem. To już nawet trudno zgadnąć z kim, gdzie, jak, co. Nic nie wiemy, bo nie mamy tam zasięgu. A przecież mówiłem, że trzeba zainwestować w nowy sprzęt. A Adam się starzeje. No, może i starzeje. Ale jeszcze ma siłę lata za małpami. Chociaż one robią z nim co chcą. Oczywiście, jak nie jest zbyt pijany. Po latach powiedzą, że ludzkość od małpy pochodzi, wymyślą jakąś ewolucję i cała Biblia do bani. A jak już się za bardzo zestarzeją, co wtedy zrobisz? Spokojnie, mają na to 900 lat. Tylko jedna rzecz mnie martwi, że jabłek coraz mniej na jabłoni. Ciekawe, co się z nimi dzieje. Ktoś podjada? Ja nic nie wiem. Może sarno obryzają. Jakieś inne chłode kozy. Ale, no, nie, ale ty, Ojcze Niebieski, zawsze możesz zajrzeć do twojej świętej księgi, co ona w tej kwestii traktuje, prawda? A swoją drogą, to nasza ochrona dawno już nie przechodziła lustracji. Ale przecież dostali krótkofalówki, kamizelki nowe. Krótkofalówki, jakieś zabawki tam, walkie-talkie, to nasze małolata niemieckie lepszymi się bawią. No to dzwoń do konkurencji, niech się wywiązują z kontraktu. Ja, dzwonimy. 07... Halo, Lucjan? Halo? Słuchaj, Piotrek z tej strony. No i co tam z tym waszym kuszeniem? No, Bania. Słuchaj, no stary, no Lucjanie, no nie taka była umowa. No a kto wymyślił, żeby Adam był Polakiem? Ja przestrzegałem, że będzie tu siedział do wieczności. Mam jeszcze jeden pomysł, ale musicie wykreślić raj z projektu Natura 2000. I mój kochanieńki, o kurde, co ja bredzę? Warunki umowy muszą być podpisane na wieczność. Ojej. Nasi agenci muszą mieć takie same uprawnienia, jak aniołowie stróżowie. Dobra. No, trzeba przyznać, że sytuacja jest podbramkowa dla obydwu stron. Proponuję skombinować jakiś okrągły stół i całą sprawę obgadamy.